Dzień dobry. Dzień dobry. Piotrek, Przemek, Szpejtek. Zapraszamy Was na recenzję. Ty, jak ten nóż się nazywa? 440 już. Stainless Steel Madafaka. Zapraszamy Was na recenzję. 440C Stainless Steel Hollow Versalite Liner Lock Knife. Czyli chamska podjebka Decepticona, zapraszam. Nie podjebka, tylko klon, albo replika. Replika, dobrze. Chamska replika Decepticona. Zapraszamy. Ale no, naprawdę chcę ci dociąć ten nóż, zobacz. Bo jestem do niego tak... Ostrugaj se kija. Ale wiesz co, tak, to 440C, no? W tym ganzo też chcę ciąć, jak jest ostre. Naprawdę. Czy przypadkiem to nie jest to stal, który używają do skalpeli również? Chyba nie. Czy narzędzia chirurgiczne są nie z 440C? Chcę ciąć, nie? No. Dobra, słuchajcie, łyka kawy jeszcze złapię, proszę. Oryginał tego noża. Custom Knife Factory. CKF, tak. Nazywa się to Decepticon i kosztuje 1000 dołków. Prawie 1100. Tak. Dobra. Oddaj. No masz. Kija możemy należy odłożyć. Kijaszkiem śledzeniem boli. A to jest od naszych skośnych przyjaciół z Gearbesta. Od naszej skośnej koleżanki Taylor. No nie zdradzaj naszych kontaktów w Gearbeście. Myślę, że tam Taylor to się nazywa połowa działu. No, a może to dział się nazywa Taylor? Taylor, no. Dobrze. Dostaliśmy dwa takie noże. Jeden żeśmy dali do zrecenzowania Michałowi Mokrogórskiemu. Tak. Ale jeszcze mu się chyba nie udało go zrecenzować. My mamy drugi. On ma anodyzowany tam żółto-niebiesko jakiś tam. Tak? A my zostawiliśmy sobie... Złoto-niebieski. Złoto-niebieski. Dobrze, a my zostawiliśmy sobie sztukę bez anodyzacji. Nóż ma 9,5 głowni. 9,6. Tak. 13,5 ma złożony i 22,5 ma rozłożony. Wygląda to tak. Wygląda to ciekawie, ja nie mogę powiedzieć. Tobie się nie podoba, nie? Nie, bo to taki techniczny, wiesz, duża ilość przełamań takich, to nie jest mój jakby styl. No, mi się podoba, osobiście mi się podoba, no ale mi się podoba Decepticon, więc jak gdyby ciężko, żeby mi się to nie podobało, jak to jest, wiesz, ja na zżynka. Prawie, że 1:1. Tak, stal nierdzewna na okładzinach, 440C na głowni. O ile się nie mylę, to jest prawie czwórka. Co nie trzy? No by wychodziło, że to jest kolego. Kurde, 3,8. Czyli prawie 4. No, prawie 4. Według mojej suwmiarki z marketu, więc to też jeszcze to poprawkę, no ale nie ma jakichś wielkich różnic, nie będzie. 270? Tak, 270 gramów. 270 gramów, no. Bardzo ciężki. Ciężki. Ale co ma? Łożyska ma. No, łożyska ma od traktora. Tak, nie wiem, czy to będzie widać, ale jak spojrzycie sobie tam, to naprawdę to są łożyska na miarę żywotnych potrzeb naszego społeczeństwa. No, bez kitu. Taki jest niepoobrabiany. Taki... No, taki kurde ostry, nie? Ostry jest, no. Ostre te krawędzie, co tak naprawdę przy użytkowaniu takim dłuższym może łapy kaleczyć. Nie ukrywam, że flipper, który jednocześnie robi zajelec, ma dziurkę, która to strasznie mi kręci. To już wiadomo. Czy to jest zdrowe, że kręcą ci dziurki? No, przynajmniej tyle dobrze. Przynajmniej tyle dobrze. Naostrzony przyszedł dobrze. Mi się jego, bo tu no, długo by gadać, bo on się składa tak naprawdę, mamy tak, backspacer, tak, potem jest jedna okładzina, która jest wyfrezowana na jakimś CNC,
Myślę, że ją można mu nawet odkręcić i ten nóż nie stracił. I druga układzina, tak, która też jest frezowana na CNC i to wszystko poskładane daje taki tam sobie efekt takiego trójwymiaru. I spoko, mi się podoba. Rzeczywiście te krawędzie są dość ostre. Klips jest niewygodny dla praworęcznych, bo on się wbija tu w rękę i ten dzyndzel... Ułatwiacz wsadzenia. Tak, dzyndzel... Bo to jest naprowadzacz do kieszeni. Naprowadzacz do kiermany. Wbija się w dłoń i to jest jak gdyby ten... Jelec jest super bezpieczny. Ta dziurka, po kiego grzyba tu jest, to nie wiem, no ale tak jest... Jest design, no. No, znaczy nie, no można nią otworzyć, tak? Jak się zaprzesz, nie ma problemu. Ona się nie chowa. Nie? Natomiast chodzi, jak przełamie detent, no może sobie naprawdę go tam pobujać. Ale nie smarowałeś go niczym? Nie, tak jak przyszedł, tak jest. W ostrości też jest taki jak przyszedł, tak? Ja go tam nie łuchałem, trochę się pobawiłem nim w tym, no bo to folder, no powinien być kurde tam dosyć łotporny, natomiast co ciekawe, bardzo ma ciekawie rozwiązany stop pin. Nie wiem, czy zauważyłeś. To on jest elementem ostrza. Tak, stop pin jest elementem ostrza i zapiera się o tą wewnętrzną okładzinę. Co uważam, że jest lepszym rozwiązaniem niż ten stop pin, który jest tu w poprzek. Tak, bo on się gnie po prostu. Jak dostanie jakieś kopa, to się gnie. No to uważam, że powinno być odporniejsze. Tylko z tego powodu, że po prostu krótsze są te stop piny i one nie powinny się giąć. Czy będziemy nim batonować? A chcemy? No... Nie wiem, czy chcemy. Przybatonować nim? Zobaczymy, czy się wygnie te stopiny. No, możemy coś przybatonować nim, Jezus Maria. Tylko trzeba by było nasz statyw przestawiać improwizowany, bo nie wziąłem statywu dzisiaj. Mamy na kiju powieszoną kamerę. Płynąca krawędź snąca. Płynąca krawędź snąca. Tak, bo tu jest takie coś, co Blade HQ, tak? Wyczytałeś? Ale, znaczy, to, tak, na Blade HQ wyczytałem, że to jest Tanto Style. Tanto Style, bo to jest takie przełamanie, nie wiem, czy będzie widać, postaram się tam go trochę powachlować. To jest takie przełamanie na ostrzu. Ale zobacz sobie na krawędź snącą. No trochę faliczna, no. Ten, który, Chińczyk, który to robi, akurat mdlał. Mdlał z głodu. Nakarm Chińczyka. Ale faktycznie, zobaczcie. Albo ręce mu się trzęsą. To od ciężarów, wiesz. 270 gramów. No to dla 3-letniego dziecka to jest ciężko. Tak, to może. O, fala hejtu. Ale nie, ale generalnie to mi się nie podoba. Mi się podoba. Ja szczerze mówiąc, Ja lubię ciężkie noże. Ja wolę ciężkie noże od takich, które są nienaturalnie lekkie, bo one nie są. Lubisz czuć, że masz coś w ręku. I na tym skończymy dzisiejszy odcinek. A ty jak zwykle tego nie wytniesz. Co? Nie wytnę. Nie wytnę, bo to śmieszne. Głupie i śmieszne. Znaczy to nie jest tak... On jest ciekawym nożem, no tylko to nie jest mój styl, no. Ty, raczej inaczej. Kosztuje 6 dych? 60 zł w tej chwili. Za 60 zł nie żałowałbym 60 zł, żeby go kupić. 60 zł kosztował testowany przez nas ostatnio, którego widzieliście recenzję, antyrecenzję CTS Smart. Tak, CTS Smart i to, no to było... nie, no to bez porównania. Nie ma w ogóle porównania. Łożyska, fajnie chodzi, fajnie zrobiony, no są ostre te krawędzie, ja będę ukrywał, tak, i to... Natomiast to znowu, no to jest nóż nie do, kurde, ciężkiej pracy tak naprawdę, no to jest ciężki nóż do smarowania kanapki, tak, ale do twardego masła. Jak ktoś nie jest mnożowioną osobą i się nie zna generalnie, tylko wyciągniesz go i pokażesz go kolegom przy piwie, to podejrzewam, że powiedzą, wow, jakiś zajebisty sprzęt. Zajebisty nóż. 440 też taka stal, no nie jest nie to... Nie jest zła. Nie jest to zła stal, tak? No bo naprawdę ma taką... myśmy tu się nim bawili, on naprawdę ma taką chęć... Znaczy nie, wchodzi, no. ...do cięcia, tak? Wiem, naprawdę. Nie ma problemu, żeby... o, on naprawdę sobie... Karteczki nie mamy żadnej, co? No nie mamy. Uuu, taki fuck up. Nie mamy karteczki. Chyba, że mam jakiś paragon, ale to na pewno nie jest nic cienkiego. Paragon wrzucony z pogardą. Nie masz jakiejś 100 złotówki?
No patrz. Ty, dwie dychy. To był najbardziej ekskluzywny test noża na polskim YouTubie. Dycha nie może być? O. O, zobacz co mam. Jakaś karteczka. Jakaś karteczka. Numer telefonu nie pokazuje. To co powinno być pamiątką, to powinno być w tym, w gablotce. No, no spoko jest, no. W kieszeni było, w portfelu i jest tylko, ale o. Ale pan skąd nie. A? Jaki wstyd. Na Blade Magicu żeś ten? Nie, 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 nie ostrzyłem go. Odkąd wrócił do mnie od kolegi Nice Collectora, tylko... Nie ostrzyłeś? Nie ostrzyłem go. No to jak gdyby, słuchajcie, to też jest fabryczna ostrość. Nie, nie ostrzyłem go. I spoko, naprawdę nożyk daje radę, tak? Jest i ostry, i jest wygodny. Przy ostrzeniu tak naprawdę, no to ten przełamanie ostrza i tak jest zaostrzony, wiesz. Tak, znaczy to jest drop point, no. No to jest tak klasyczny drop, no. Z taką faską, tak. I... Look like tanto. Nie, tanto style. Tanto style. Tanto style. Tak jak pierogi w jakiejś knajpie, to jest Polish style ravioli. To jest tanto style. Ja osobiście nie żałowałbym na niego 60 zł. Nie wiem, że to 60 zł to można powiedzieć, o, dużo, mało. Natomiast jeżeli chodzi o taki folder, żeby mieć ciężki, naprawdę ciężki, tak? I duży. I duży, bo naprawdę, daj zetkę. To jest zetka 0566, która nie jest jakimś tam super małym nożem, no, tak? No. A to jest... klon Decepticona, podjebka Decepticona. Ja podejrzewam, że on może być wielkości... Nie, może nie. Ale długości ostrego ma podobnie. Zobacz. No. No. Ty, on jest większy. Od Tomka Kołodzieja, no. No. To jeszcze... Tomek Kołodziej cichy. Fixed. I Decepticon klon. Kurczę, jaki jest olbrzymi. No jest wielki. I jak powiem szczerze, ja bym żałował na niego 60 zł. Jakbym go chciał mieć w kolekcji, na przykład pod jabłkę Decepticona, bo nie stać mnie na Decepticona za 1000 dolarów, to spoko. Jak gdyby nóż robi robotę. Szczególnie takie prace folderowe, to w ogóle nie ma w ogóle o czym gadać. Ja myślę, że spokojnie by sobie poradził z częścią prac obozowych, bo jest taki, jak ktoś jeszcze umiejętnie będzie tam nim się posługiwał, to spoko. I ten czubek jest taki, wiesz, agresywny, ja ostry, jest, no. Jest. A wykrzesałby iskierkę? Pewnie by wykrzesał, bo jest... Z ostrza czy z brzegu? A, z brzegu, czekaj, może wykrzesa, zaraz mu. No tutaj krzesiło, no. Gdzie on tu ma taki... O, tu ma nasz o taką ostrą krawędź. Wow! Wow. No problem. Sucho, strasznie, nie będziemy ten... sypali iskry. Ognie piekielne. Nas pochłonął. Dobra. Polecamy? Tak, ja szczerze mówiąc, mi się podoba ten nóż i... Ja osobiście bym go polecił. Nie jest to nóż pokroju CTS Smarta, który też kosztował 50 parę złotych. Nie, w ogóle wiesz, wykonanie, bierzesz to do ręki, czy że to jest kawał solidnego bydlaka. No, z mojej strony ja bym polecił. Nie Blade. Musi znaleźć swojego amatora, tak, dotyczącego wyglądu i wagi, bo waga jest tutaj dość istotna. Bo to jest jeden z cięższych folderów, który miałem w rękach, nie? No. Waga jest dość istotna, natomiast jak znajdzie swojego amatora, to na pewno nie będziecie zawiedzeni. Ale gdyby nie ten odstający... Klips? Ale tu myślę, że ten klips można było zmodyfikować troszkę, wiesz? Spokojnie. No. To, powiem ci, tak jest... No, spoko. Ekonomiczny dosyć. Z mojego punktu widzenia... Polecamy. No będziecie mieli giśnika do Gearbesta. Tam na dole. Spoko, spoko nożyk. Ciekawe, to taka ciekawostka. No, tak, chodźcie. Jeszcze pokażemy. Można za 5 czy 6 dych można mieć w kolekcji. Co jakiś czas. Nie, nawet jak ktoś się uprzebierz, no podejrzewam, że można go używać i będzie ktoś zadowolony. Pokaż, no. Jak w Kirmanie wygląda? O, nawet bardzo nie odstaje. No, troszkę. Spoko.
klips trzyma dobrze, nie jest jakiś tam ten, nie jest jakoś tam trudno wkładany. No tutaj strasznie to odstaje moim zdaniem, to jest, tak, to jest kwestia, wiesz, przycięcia tego diaksem i zapiłowania sobie, no. No, albo wiesz, albo podgięcia trochę w ten, bo jakby odkręcił. No, ale jak go podegniesz, to już przestanie ci tak ładnie wchodzić do kieszeni. Ale to nie chodzi o to, żeby go, wiesz, zupełnie ten, tylko zminimalizować te zagięcia, tu jedno i tu drugie. I on by się taki no, bardziej może płaski zrobił, nie? No spoko. Ja polecam. Ja naprawdę nic do tego noża nie mam. Te łożyska też rzeczywiście są tutaj takie, kurde, nie gniotca, nie łamiotca. Bo wszystko w tym noże jest nie gniotca, nie, patrz na backspacer. Jak gwóźdź z Titanika. Zobaczcie. Nie wiem, czy wyostrzy. Spoko. Kończymy recenzję. Zapraszamy was na jakieś tam Facebooki, Instagramy, grupy, strony i no, macie. Opisy, wszystkie linki macie, będą tak, też pod filmem. Zostawiajcie. Zostawiajcie łapki w górę, zostawiajcie komentarze, subskrybujcie kanał oczywiście, żeby nie ominęły was na kolejne nasze super produkcje i do zobaczenia w następnych filmach. Tak jest, na razie.